Okej, okay, rozpoczynamy kolejny odcinek z GTA i mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez faili. Bo to, co było w poprzednim odcinku, to naprawdę smutek, rozpacz i tak dalej. Naprawdę, chamstwo z tego sprzedawcy amunicji. Okej, okay. Anarchista bierze od ciebie brykę, a ty do mnie strzelasz. Taką kubką, którą zwiesz pistoletem. Więc dobra, spotkajmy się z Marią. Po raz kolejny pewnie coś spieprzy? Cytata nagroda, spoko. Naprawdę, świetnie trzymasz ten list. Salvatore finds out about this, we're both gonna be in big trouble. So you better come and save my ass. Then maybe it'll belong to you. Forever yours, Maria. Jakim cudem? Kurde, zrobiliśmy takiego facepalma w głowę, wewnątrz głowy, no. Jakim cudem to będzie moja wina? To przecież tylko twoja wina, że cóż. Tak to spindoliłaś. Okej, do tego wyścigu potrzeba motoru. Aha. Poszukajmy jakiegoś. A na przykład ciebie tutaj w freewayu. Wynocha mi stąd. Albo ciebie. Rudy. Nie dla rudego. Takie luksusy. No. Do widzenia. A oni? Ej, oni mają cholerne Sanchezy. Takie wypierdki. Okej, 3, 2, 1, go! Aż prostytutka podnosi ręce i chce umrzeć. Jakim cudem oni są szybsi ode mnie? Okej, już nie. Tym razem zdołam ich dogonić. No i jeszcze mamy jedno okrążenie. Dodatkowo. Jedno okrążenie więcej, więc szanse na wygranie tego są duże. Jeśli nie nieskończone. Nieskończenie duże. No i jak pięknie, ostatnie okrążenie. Wyjątkowo szybko to wykonamy. No, i proszę bardzo, wygraliśmy. Pierwsze miejsce i wszystkie prostytutki są moje. Come on, Maria, let's go. Well, finally. Mr. Tough Guy makes his move. Look, Maria, you're Salvatore's girl. I'm my own girl. You're such a goddamn square. Come on, Wayne, let's party. Że co takiego? Okej. I znowu nas traktuje niepoważnie i nic nie wygraliśmy. Świetnie, naprawdę świetnie. Więc okej, idziemy po raz kolejny do niej. Teraz gdy zaistniałeś na scenie, chętnie odezwał się do ciebie. Aha, abyśmy wzięli udział w wyścigach motorowych. I kolejny rudy, głupi ziom.
fałszywy. Potrącił mój motocykl razem ze mną. Okej, okay. Kolejny telefon. Anthony, it's Salvatore. Have you seen Maria? I swear I can only find that bitch when she needs money. No. Come over and see me soon. I got some work for you. Okej, okay, dobra. Nie, tak przy okazji nie mieliśmy żadnych misji od tego sala. Ale okej, okay, teraz mamy. Idźmy wykonać. No, no i oczywiście musiałem się wypierdzielić, ale okej, idziemy. Shut up, you ungrateful bitch! I'll knock you into next week if I hear another word from you! Oh, that's right, big dick. What are you gonna do, hate me? Why, I oughta! That's the only time you touch me these days! Why the fuck would I want to touch you? I don't like used goods. Oh, używanych rzeczy. Oh, please. You know what? No to dowalił. Yeah. Hi, Tony. I want my money, old man. Get out of here, you tramp. Hey, Anthony. You're an angel of mercy. Women, what are you gonna do about them? Kurde, Tony, co się z twoją czapką stało? Jest taka spłaszczona na froncie. You can't even get it up, you old bastard. Not for you. I don't like using public toilets, you slut. Very important. So listen, it's you and me now. We're in charge. We got those fools on the run. How would you know? You're more interested in hanging out with men. And you're only happy when you got your drawers around your ankles and your back against the wall. Christ, I met rabbits who like to fuck less than you. So listen, fuck this is you, important. You no dick bullying wife beating piece of a fuck me? Dick. Fuck you! In fact, everyone has. Anyway, I got a shipment of you know what coming in. This is gonna put us, you and me, on the map. Tony, co się z tobą do cholery stało? Wyglądasz specjalnie. And another thing. I never met a girl with hydraulic underwear. It amazes me. Christ, why did I marry her? I was looking for a tramp. I married a slut. I must have really pissed someone off in my past life. I'll tell you that much. No, na to wychodzi. Okej. No, teraz tutaj czapkę ma w miarę sprawną. Okej, tutaj żadnej muzyczki nie ma. Szkoda. No dobra, co mieliśmy wykonać? Info. Znajdź pojazd. Aha, z trzema miejscami. Dobra, weźmiemy sobie Sentinela. Leona. Okej, okay, gdzie są najbliżsi? Okej, okay, po lewej. Z nimi się najszybciej spotkamy. Dzień dobry. Okej, drugi. Wbijaj. Aż przyspieszę. I kurde, motocyklista potrącił ziomka, a policja nic sobie z tego nie robi. Pewnie dlatego, że ten ziomuś żyje. Sorry? Okej. Okay. Się tak przez chwilę zastanawiałem po cichu, jakim przyciskiem się cofało. No i go potrąciłem. Nie sądziłem, że on będzie się mógł już z takiej odległości aktywować.
Okej, jak to teraz będzie? Będziemy się zajmować strzywcami i... Wszystko będzie załatwione? Czy jeszcze nie? Okej. Wbijemy tutaj i co? O, pancerz. Świetnie. Wow, ale podlepało kamerą. Hey, yes sir. You were supposed to be here hours ago. Quit whining, Miguel. You got the stuff. Hey, I'm a busy man, Tony. Next time I'll find another buyer. Yeah, I doubt you find anybody else who pays what we do. Oho. No i będzie strzelanina. I like you, Tony. You got big balls, like a bull. You got our money? Sure. What? You greaseball fuck! Świetnie, świetnie. To była podpucha, a ja już umieram. Ja już jestem martwy. I'm dead. He, zajebiście, policja wpada sobie do wody. Okej, szybko wbijamy po ten pancerz. No, udało się. Okej, wbijamy teraz do byki. FBI nawet. Jest. Dobra, jeszcze jednego rozwalimy. Aha. A jednak mają samochód z dragami. Świetnie. To się przyda. Okej, zgubmy gliny. No i świetnie, jeszcze mam przebite opony. Jestem praktycznie martwy. Ściosniowcy, wynocha mi stąd. No, wreszcie jest. And spray. Okej, sprayujemy brykę i... No. A zawieziemy brykę do kryjówki sala. Oby tutaj żaden rozjewóz nie był. No, na szczęście nie ma. Świetnie. O, tu jest obok, ale on już się nami nie interesuje. Zmieniliśmy tylko kolor bryki, mimo tego, że oni widzieli, że ja tam wjechałem. To i tak nic sobie nie robią. Ej, tutaj mam to wrzucić. Okej. Dobra. Mamy dragi. A to co to jest? Fajny plakat. Okej. Okay. Misja ukończona. O, panie taksówkarzu, może zamienimy się rolami. Zawiążę tą... ona chyba się nie interesuje moimi ambicjami. Że ją chcę zawieźć gdzieś. Okej, okay, pewnie Sales za chwilę do mnie zadzwoni, albo będę musiał wykonać kolejne misje. Od innych osób. I pewnie tak będzie. Więc dobra, zajmę się najpierw swoim życiem. Wezmę apteczkę. No. I możemy rozpoczynać kolejną misję. I może zajmę się Vincenzo. Od niego się teraz weźmie misję. Zakończy się działalność z nim. No, piękne wbicie. He, piękne zaparkowanie. No i dobra, cóż to będzie? No. Ej, to chyba już wykonywałem. Tak, wykonywałem to. Pamiętam.
Nie tutaj sfailowałem. Bo, no cóż, moja bryka wybuchła. A to dlatego, że ktoś strzelił w dystrybutor paliwa, który wybuchł. Ale myślę, że tym razem uda mi się to ogarnąć. Okej. Żeby się to teraz udało. Mam odpowiednią brykę do tego. Wcześniej miałem jakiegoś rozwalonego rumpo. To było chyba rumpo. No i mnie jedna gwiazdka teraz ściga. W sumie dobrze, bo wcześniej chyba było po prostu to. A, teraz trzy gwiazdki. No i oni też nawet nie lubią tego Vincenzo. Więc dobra, zgubmy najpierw gliny. Ło, na szczęście nie strzelili. Dystrybutor, ale przebili mi wszystkie opony, wszystkie. Wszystko poszło w ciul. Ale w sumie i tak nie jest źle, bo jak wszystkie opony przebite, to no. Praktycznie handling się zmienił. Porówno. Albo i nie. Kogo ja oszukuję? To auto teraz jeździ tragicznie. Ci cholerne kolczatki przez ścianę puszczają i się to im udaje. Dobra. No, teraz to się wszystko ładnie uda. Zawiozę ich ładnie. Oni się nie ucieszą na widok Vincenzo. Vincenzo się nie ucieszy na ich widok. Vincenzo pewnie ich zwolni, a oni się będą z tego cieszyć. Prawdopodobnie. To jedna z prawdopodobnych, no, możliwości, jakie mogą nastąpić. Albo oni zaczną spindelać do wody. I popełnią samobójstwo. Okej, teraz wciskam F1 i nie chcę save'ować, więc będę musiał wbić do... O! Do tego systemu i na to wychodzi, że w ogóle nie mogę nic tutaj zrobić. Trochę niefortunne. Jakby klawiatura nie chciała działać. Ale działa. Ale zepsuta. Jest. A, bo pojawiła mi się opcja. W tym. W systemie operacyjnym. Ale okej, myślę w tym miejscu. O, wróciło. Pięknie. I mogę zapisać? Nie mogę. Okej, zatem... Jeszcze odbierzmy ten telefon. O, ho, ho, ho. Ta mamuśka to jest dopiero koks. Ale o tym się przekonacie w następnych odcinkach zatem. Na ten odcinek to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczyska i widzimy się w kolejnych. Cześć!